Hola. Hola. ¿Sabes cómo funciona? ¿Umiesz obsługiwać komputer? Sí, claro. Pewnie. ¿Y ese look? Twój strój. Te queda mucho. Ładniej ci w tym niż w poprzednich ciuchach. Gracias. Dziękuję. ¿Podrías? ¿Możesz go włączyć? Por favor. Sí. Listo. Gotowe. Nauczysz mnie obsługi? ¿Para qué? Po co ci to? Te pagaría. Zapłacę ci. Bueno, forsa mi się przyda. Ale po co chcesz się uczyć? Nie wiem tylu rzeczy. Muszę je poznać. To należy do nowego stroju? Postanowiłam się zmienić. Właściwie już się zmieniłam. Przez José Antonio. Straciłam złudzenia. Mnie nigdy nie przekonał. Miałaś szczęście. José Antonio jest oszustem. Nawet nasz ślub kościelny był kłamstwem. Una mentira. ¿Cómo? Jak to? Ceremonia była sfingowana. Fue falso. José Antonio nie chce jej znać. Sam mi powiedział. Dlaczego? Chodzi o inną kobietę? Próbując o niej zapomnieć, na pewno kogoś sobie poszuka. Biedna Milagros. Kto zrozumie facetów? Biedaczka na pewno cierpi. Muszę być silna. Nie będę się przez niego zadręczać. Mężczyźni tylko sprawiają ból kobietom. José Antonio nie jest wyjątkiem. Pomyliłam się co do niego. Nie chciałam słuchać ostrzeżeń. Zaślepiła mnie miłość. Miłość przechodzi jak choroba, jak gorączka. Rośnie i spada. Gdyby faceci nie byli tacy słodcy, poradziłabym sobie bez nich. Na pewno istnieją też dobrzy mężczyźni. Nie. Wszyscy są nędznikami. Trzeba się nimi bawić, a potem ich wyrzucać. José Antonio okazał się łajdakiem. Co nie oznacza, że reszta jest taka sama. To kłamcy i hipokryci. Chcą nas wykorzystać, a potem rzucić. Trochę przesadzasz. Na pewno nie. Tylko boimy się pogodzić z prawdą. Przepraszam. Przyjechał mecenas Beido. Dziękuję. Poproś go. Na przykład Gerardo nie jest kłamcą ani egoistą. Może i nie jest taki zły. Ale zapewniam cię, że to łajdak i tchórz. Nie wierzę. Córeczko oddała wszystkie pieniądze ukochanemu na studia za granicą. Ta plotkara Teodora ci wypaplała. Opowiedziała mi historię rodziny. Nie sądziłam, że aż tak cię polubi. Mnie lubią wszystkie inteligentne kobiety. Więc ja nie jestem inteligentna. Tego nie powiedziałem. Proszę. Buty pięknie błyszczą. Dziękuję. Pomogę ci. Skoro to cię uszczęśliwia. Jak możesz lubić Benita, skoro nie znosiłaś jego bliźniaka? Benito nie jest do niego podobny. To oczywiste. Nie powiedziałam, że go lubię.
Chodzi mi tylko o dobre stosunki w pracy. Pracujesz za niego. A pani dla mnie gotuje. Podobam się pani. Taką mam pracę. Co nie oznacza, że cię lubię. Kiedy pani lepiej mnie pozna, zmieni pani zdanie. Nie jestem taki jak Celso. Jesteś gorszy. Widzieliście Milagros? Wygląda zupełnie inaczej. Jest pewna siebie i twarda. Tak, zauważyłam. Musiało się stać coś poważnego. Wiecie coś? Wczoraj pani odwiedziła męża. Ta zmiana musi mieć z tym związek. Wybiegła od niego z płaczem. A potem nie chciała wsiąść do samochodu. Hola. Hola, Gerardo. Milagros. Coś ty zrobiła? Nada. Nic. Umalowałam się i uczesałam. Bardzo ci ładnie. Gracias. Dziękuję. Witaj, Lucia. Lucio, zostawisz nas samych? Musimy pomówić w cztery oczy. Coś się stało? To coś pilnego? Usiądź, proszę. Gdybym była facetem, dałabym mu w gębę. To za mało. Więc skopałabym mu tyłek. Byłam taka szczęśliwa, kiedy Milagros się z nim zaręczyła. Co ci jest? Źle się czujesz? W głowie mi się zakręciło. Dość ćwiczeń na dziś. Źle się czujesz? Nic mi nie jest. Co się stało? To tylko zawrót głowy. Jestem bez śniadania i mnie mdli. Odwiozę cię do domu. Przeze mnie zrezygnujesz z ćwiczeń. Miałem zrobić coś pożytecznego. Dzięki. Muszę się przebrać. Pójdę z tobą. Nie trzeba. Na wszelki wypadek. Ja też muszę się przebrać. Czekam przy wyjściu. Byłam głupia, że cię nie posłuchałam, kiedy mnie ostrzegałeś. Wszyscy popełniamy błędy. Nie warto się zadręczać przeszłością. Patrz w przyszłość. Właśnie dlatego cię wyzwałam. Chcę naprawić mój błąd. Muszę się rozwieść z José Antonio Wilsonem.